grudniowa impreza, dużo zawodników, każdy może się sprawdzić, deskorolka, rolki, BMX, wszyscy są zadowoleni, bo też mamy dzięki miastu hotel, więc wszyscy przyjeżdżają, zostają na noc, jest integracja. Oprócz nagród finansowych są jeszcze nagrody rzeczowe od sponsorów, deski, ciuchy i akcesoria do deskorolki oraz oczywiście do innych dyscyplin. Na rowery będą rozdawane kierownice, pedały, części związane z poszczególnymi dyscyplinami. Na rok poziom się zwiększa, jest coraz lepiej, chłopaki progresują, coraz więcej widzimy fikołków, obrot kierownic za bramą, jest coraz lepiej. Takie miejsce ludzie młodzi mogą się wykazać, sobie iść nie na ławki, siedzieć, palić papierosy, tylko iść na rower. Najważniejszy jest styl, trudność triku, no i samo wykonanie. Takie są kryteria oceny tak naprawdę przejazdu. Więc im więcej i w lepszym stylu, no tym większa będzie tak naprawdę ocena. Chodzi nie o same pojedyncze triki, co o łączenie ich w tak zwane liney, czyli w linię, czyli robimy jeden trik, po nim od razu drugi, trzeci, czwarty, fajnie, żeby to było całościowo, wyglądało bardzo fajnie i płynnie.
konkurencja jest, bo rolkarze mają potencjał, dużo mogą sobą zaprezentować. Dwa parki, no naprawdę ciekawe. Pierwszy można by troszeczkę dopracować, jeżeli chodzi o wykonanie, a do tego to nie ma żadnych zastrzeżeń. Jest grupa osób, która potrzebuje takiej formy rekreacji. Dwa, że te skateparki nie stoją puste, te dzieciaki tu trenują, więc trzeba dać im czasem możliwość skonfrontowania swoich umiejętności. Ich werde ja nur mein Eigen.